Mirek i Kuba mają plan, jak zmusić Oskara, by przyznał się do zniszczenia sprzętów w pracowni fizycznej. Chcą nagrać film i pokazać go Andrzejowi Lesickiemu, który jest przekonany o ich winie. Dobra, to robimy tak. My z nim gadamy, a ty wszystko nagrywasz. Tak, nie musimy tego w kółko powtarzać, poradzę sobie. Dawaj, idziemy. I sorry, ziomeczki, ale musimy pogadać z Oskarem. Co jest? A chodź tam, pogadamy, dobra? Dobra. O co chodzi? Dobrze wiemy, że to ty zniszczyłeś wszystkie sprzęty w pracowni. Niczego nie zniszczyłem. Odwalcie się ode mnie albo dostaniecie. Nie odwalimy się, a jak przyjedzie policja, to się dowie, że to ty. O niczym się nie dowie. Piśniecie, chociaż słówko do was połamie, frajerzy. Tak? Czyli to ty zrobiłeś? I co z tego? Ten palant sobie na to zasłużył. A jak coś powiecie, to was czeka gorszy los. A żebyś wiedział, że powiemy i mamy dowód, bo właśnie wszystko nagrała. A co ty mu to mówisz? Dawaj ten telefon. Zostaw ją! Hej! Jakiej pomocy? Co jest grane? Puśćcie go! Co jest grane? To Oskar zniszczył panu Lesickiemu te wszystkie przyrządy naukowe. Mamy dowód. Jaki dowód macie? To jest nieprawda, oni kłamią. Dawaj ten telefon. Oskar, chłopie, co ty wyprawiasz? Chodź tu. Przestań działać! Co? Jak to nie działa? Rozwaliłeś koleżance telefon. Spróbuj go włączyć. Musimy do pokoju nauczycielskiego. No co, jak kłamią, no to co mam zrobić? Ja nie cenię czegoś takiego. Uspokój się. Bo zawsze na mnie wszystko idzie. Uspokój się, przecież widziałem, co zrobiłeś. Rozwaliłeś koleżance telefon. Zasłużyła sobie. Zasłużyła sobie. Tak. Zaraz to wszystko wytłumaczymy. Nie, ale jak tak można, no? Ciekawe, co było na tym telefonie. Proszę. Niczego nie było. Spróbuję go włączyć. Andrzej, no chyba się wyjaśniła nasza sytuacja. Z twoimi sprzętami fizycznymi. Tak, Kuba, Mirek, to znowu wy, tak? Panie profesorze, mamy nagrane, jak Oskar się przyznaje, że zniszczył panu sprzęty. Przestańcie kłamać, oni ale kłamią. To on na pewno oni to zniszczyli. Uspokój się. Przestańcie się przekrzykiwać. To Tomek, jak było? Szamotali się, a potem Oskar rozwalił Roxanie telefon. Oskar, to prawda? Zniszczyłeś Roxanie telefon? Niechcący! Oskar, bez przesady. To nie było niechcący. No, nie chcę się wyłączyć, a to naprawdę Oskar zniszczył panu te wszystkie przyrządy. No, było wszystko nagrane. Tak? A to nagranie miałaś w pamięci telefonu, czy na karcie zewnętrznej? Nie wiem. Ej, Oskar, no, co jest? Spokój się, chłopie! Widzę, że bardzo ci zależy, żebym nie obejrzał tego filmu. No tak. Tak? To ty zniszczyłeś przybory w pracowni fizycznej? No i co z tego? Niczego nie żałuję. A, dobra. To samo powiesz na policji. Wybacz, że mam gdzieś policję. Dobra, kozaku, chodź, wystarczy. Pójdziemy do pana dyrektora, zadzwonimy do twoich rodziców, potem na policję i zobaczymy, jakim jesteś bohaterem. No, muszę was przeprosić, bo zbyt pochopnie was posądziłem. Najważniejsze, że wszystko się wyjaśniło i nie czekam na skarę. No nie do końca, bo karę za ten numer z workiem bokserskim będziecie mieli, no. Tak, ale obiecujemy, że to już naprawdę ostatnia krzywa z naszej strony. Dobrze. Roxana, ja zatrzymam kartę pamięci z tego telefonu i dopilnuję, żeby rodzice Oskara odkupili ci ten telefon albo naprawili go. Dziękuję. No najważniejsze jest to, że Mirkowi i Kubie już nic nie grozi. No hej. Nie wiem jak to jest, że zawsze wszystkie nasze pomysły obracają się przeciwko nam. Chyba naprawdę z Mirkiem już powinniśmy odpuścić, bo kolejnej takiej akcji chyba nie przeżyje. Fajnie, że się wszystko wyjaśniło, bo już się bałem, że skończę na policji albo w więzieniu. Jakbym wiedział, że przez ten worek będzie tyle problemów, to nigdy bym się w to nie pakował.